Drodzy, chciałbym dzielić się Bożym Słowem, które jest zapisane w pierwszej księdze Samuela. Właściwie wezmę tylko tam jeden fragment, jeden wiersz, i chcę się na tym skoncentrować, w jaki sposób Bóg patrzy na każdego z nas, na człowieka. W szesnastym rozdziale pierwszej księgi Samuelo, Samuela, w siódmym wierszu czytamy tak. Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Szczególnie to jest taki szczególny moment w życiu. Dawida, młodego człowieka, moment, w którym Bóg postanowił powołać go do służby, namaścić go na przyszłego króla nad Izraelem. Jak mówimy, Dawid w tym czasie mógł mieć około 16 lat. Zanim wypełniło się to, co prorok wtedy zapowiedział, upłynęło. Gdzieś kolejnych 14 lat, zanim Dawid wszedł w to miejsce swojego powołania i posługiwania. Ale <laughs> chciałbym skupić się na tym, że Pan patrzy na serce. Kiedy patrzy na nas, patrzy poza to, co my widzimy naszymi oczyma. Coś, co jest ukryte w nas. Ja nie wiem, co się dzieje w sercu Filipa w tym momencie, czy kogokolwiek z nas tutaj. Ale Pan przenika nas swoim spojrzeniem i widzi wszystko. Wie wszystko. W każdym razie, ja się dziwię, taki prorok, jeden z największych proroków Samuel był, że tak powiem, tak bardzo blisko, jeden z tych najbliższych sług Bożych Pana. Miał niesamowite namaszczenie. A jednak, kiedy przyszedł do domu Jesego, aby namaścić przyszłego króla, któregoś z synów Jesego, zobaczcie, że on działa tak jak każdy z nas. Kiedy zobaczył tego pierworodnego Jesego Eliaba, wysoki, musiał być przystojny, ładny, prawda, dorodny, i mówi: Z pewnością tego wybrał Pan. I wtedy Bóg od razu za, zareagował: Nie patrz na Jego wygląd. Nie patrz na Jego wygląd. Gdyż ja nie patrzę w ten sposób na człowieka. Bóg mówi: Ja patrzę na Jego wnętrze, na Jego serce. Dla mnie istotne jest to, kim On tak naprawdę jest w swoim sercu. Bo wielu ludzi pięknie wygląda. Dotąd, dopóki nie otworzą swoich ust. Ale kiedy otworzą swoje usta, całe nasze wrażenie może w jednym momencie upaść, prawda? Mieliście takie sytuacje. Ktoś się ładnie na zewnątrz prezentował, ale wystarczyło, że otworzył usta i mieliśmy już wszystko, już wiedzieliśmy. Bardzo często, to jest takie naturalne z ludzkiej strony, budujemy naszą opinię po tym, co widzimy na zewnątrz. Kiedy patrzymy, ładna aparycja, ładnie wygląda, ładna twarz, taka miła, i robimy sobie osąd. Od razu gdzieś tam pojawia się pewne, pewien osąd, mówimy, i, i, i klasyfikujemy daną osobę, bo mówi: nigdy w ten sposób nie rób. Czasami ktoś ma taką fizjonomię, że nie jest to zbyt może zachęcające, ale jak go poznamy bliżej, mówimy: Fajny człowiek. Nie wiedziałem, że on taki jest. Wygląda, czy jego twarz wyraża, czy nie jest zbyt może taka przyjazna, ale widzę, że to jest fajny człowiek. Bóg od samego początku wie, kim jestem, kim ty jesteś. I my mamy taką tendencję, to jest coś, co działa mimowolnie. Lubimy zaprezentować się inaczej niż tak naprawdę, niż. Tym, kim jesteśmy. Dlatego ja nie chcę udawać w zboże kogoś innego, a w domu wyglądać inaczej. Ja też nie chcę, żeby ludzie przychodząc do mnie do domu, mając ze mną kontakt, żebym zbudował taki nimb jakiegoś wielkiego Bożego Męża. Chcę, żeby ludzie mnie widzieli takim, jakim jestem. O to, o to chodzi. Nie, że ja. Taki normalny, jak każdy inny człowiek. Ja może opowiadałem, ale przypomina mi się to, co Charles Swindoll opisywał, ja wspominałem, przypomnę to, kiedy miał seminarium, wykładał i mówi, na tym seminarium, właściwie to był obóz, ludzie specjalnie przyjechali na obóz, aby słuchać wykładów na dany temat. I on mówi, w jakimś tam rzędzie siedziała kobieta z mężczyzną, i ten mężczyzna w czasie jego wykładów spał. I powiem wam, no, jak spał na jednym wykładzie, to jeszcze idzie przeżyć. Ale jeżeli na drugim, trzecim i na każdym następnym, i on, wiecie, po tym co widzi, oczywiście, gdybym ja widział, że ktoś śpi albo ziewa w czasie kazania, to dla mnie to jest taki sygnał, no nudzisz. A jak w ogóle ludzie nie patrzą, czy tak widzę, że ledwo chcą dotrwać do końca, on w każdym razie patrzy. I ten człowiek śpi. Wiecie, już podczas, na sam koniec to on chciał go napomnieć. Jak on w ogóle, bo to przecież tak zniechęcająco, on się tu przygotował i tak dalej, a on śpi. Ale nie znał serca tego człowieka. Wydał opinię, wydał osąd. On już go skazał. Że on lekceważy, go lekceważy Słowo Boże. I po tym wszystkim, kiedy obóz się kończy, żona z nim przyszła do niego się z nim pożegnać. Mówi: Idą mnie przeprosić. Nareszcie coś w końcu może dotarło. A jego żona mówi: Dziękujemy Ci za Twoje wykłady. Mój mąż tak lubił, lubi Ciebie słuchać. On tak bardzo pragnął być na tym obozie. I przepraszam. Ale ty nie wiesz, ale mój, mój mąż, to było jego ostatnie życzenie przed śmiercią, żeby móc jeszcze posłuchać ciebie. I wybacz, że on spał, ale on był na tak silnych środkach, że nie był w stanie, ale pragnął być. Wiecie, jak on to mówi, usłyszał, to miał tylko jedno słowo, pokuta. On zrozumiał, że dokonał niewłaściwego osądu. Po tym, co widzi. Są rzeczy, pewne, coś, co oglądamy i do końca nie wiemy, ale Pan patrzy na Twoje i na moje serce i wie, co jest Twoim i w moim sercu. I Bóg dopiero jest w stanie wydać właściwy osąd, bo zna dokładnie wszystko. Zna nas doskonale od środka. Nie, 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 nie możemy Bogiem zmanipulować, nie jesteśmy w stanie Go oszukać. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana w drugim rozdziale takie słowa: gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku Syn Boży. I z jednej strony mógłby powiedzieć tak, cudowną rzeczą wspaniale, że taki tłum ludzi idzie za mną, prawda, są poruszeni. Ale On wiedział, że ich serca nie podążają za Nim, za tym, co On głosił. Byli zachwyceni cudami, byli zachwyceni, może tak jak w innym miejscu, że najedli się chleba, prawda? Ale nie byli nim zachwyceni, nie byli zachwyceni słowem Pana. Nic nie dokonywało się tam wewnątrz w ich sercach. Po prostu było to atrakcyjne i nic więcej. Wiecie, ilekroć czytam ten fragment z listu do Koryntian? On sprawia mi pewną trudność, ale tam jest napisane coś takiego, że czasami jesteśmy pod wrażeniem ludzi, którzy w szczególny sposób są obdarowani duchowo. Działają tam, jest wyraźnie mowa o darach ducha, działają w darach ducha. Są też tam przedstawieni ludzi, których byśmy dzisiaj nazwali filantropami, którzy są gotowi oddać wszystko dla innych. Aby pomóc, a jednak apostoł Paweł mówi: Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi. Choćbym miał wiarę, tak żebym góry przenosił. A nie miał czego? A nie miał miłości. Nic mi to nie pomoże. Choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Czyli popatrzcie, mamy, jest budowane pewne wrażenie, i czasami niektórzy ludzie coś robią, aby to było zauważane, aby inni mieli o nich dobre zdanie, ale ich motywy są niewłaściwe. Nie kierują się właściwymi motywami, takimi, które by uz znalazły uznanie w oczach Boga. I ta niewłaściwa motywacja, niewłaściwa postawa serca w oczach Boga. Nic to nie znaczy. Mógł rozdać wszystko, miliardy. Nic to nie znaczy. Oczywiście, że nie można kupić zbawienia za żadne pieniądze. Zbawienie jest darem łaski, które człowiek przyjmuje przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I, i nawet nie myślę, że tu chodzi, a, chociaż może, o takich ludzi, którzy może w ten sposób próbują zasłużyć sobie na zbawienie. Ale nawet nie, jeżeli nie, bo. Przecież jeżeli były dary i tak dalej, to ci ludzie czegoś doświadczyli, prawda, z Bogiem. A jednak. W przypowieściach Salomon mówi tak, że serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre swoimi uczynkami. Często najgorsze jest to, że człowiek taki próbuje sam siebie oszukać i oszukuje się. Często tłumaczymy swoje niewłaściwe zachowania i, i mamy tą świadomość, że próbujemy zawsze siebie postawić w lepszym świetle, wybielić siebie kosztem innych. Inni są gorsi. Zamiast zawołać do Pana tak z uniżonym sercem zbadaj mnie, Boże. Doświadcz mnie, czy nie kroczę drogą zagłady. Kto tak się modlił, pamiętacie? Ten namaszczony młody chłopak w pewnym momencie swojego życia. Panie, zbadałeś mnie, ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję i na końcu modli: zbadaj mnie, Boże. Doświadcz mnie. Czyli Dawid miał tą świadomość, i zresztą był taki moment w jego życiu, że był w takim zaślepieniu, że nawet nie dostrzegał. Grzechu, który popełnił. Jak był oburzony na tego człowieka, który zabrał tą jedną owieczkę temu biednemu, nie? Z opowiadania proroka Natana. O, śmierć jest god, godzien ten, jak, jakie poczucie sprawiedliwości w nim było, nie? Jak usłyszał tą historię, że ten bogacz zabrał tą tą, tą owieczkę to, temu biednemu i i ją kazał przyrządzić dla, dla gościa, ale on miał tyle w stadzie i nawet ich nie tknął. Oburzony. Ale prorok mówi, Dawidzie, ty jesteś tym człowiekiem. Popatrzcie, możemy, człowiek może, i to nawet człowiek, który jest Bożym człowiekiem, może znajdować się w pewnym momencie w takim stanie, że grzech zaślepia go Nadal ma poczucie sprawiedliwości tego, co dobre i złe, kiedy patrzy na innych, ale nie widzi siebie. Nie dostrzega siebie. Nie ma właściwej oceny samego siebie. Pan patrzy na Twoje i na moje serce. I, i dobrą rzeczą jest, kiedy umiem ukorzyć się, uniżyć przed Panem i zawołać: Zbadaj mnie. Doświad Tam jest takie słowo doświadcz mnie. Wiecie, że Bóg, żebyśmy, żeby nam uświadomić stan naszego życia, naszego, naszego serca, to właśnie będzie nas badał i będzie nas doświadczał po to, aby mi pokazać, jakie jest moje serce. Kim, co tak naprawdę jest tam wewnątrz mnie, jakim ja naprawdę jestem, po co Bóg to robi? Po to, żeby Ciebie i mnie przygotować na swoje przyjście. Bo Bóg nie chce nas zostawić takimi samych, samym sobie, wiedząc, że są rzeczy, które będą i przeszkodzą nam w tym oczekiwaniu, w tej gotowości na Jego powtórne przyjście. Serce jest centrum Twojej i mojej istoty. To jesteś, serce to jesteś prawdziwy Ty, prawdziwy ja, centrum naszej woli i decyzji. Serce jest źródłem i centrum wszelkiego naszego działania, mowy i usługiwania. Zwróćcie uwagę: bardzo szybko możemy rozpoznać człowieka, tak jak mówiłem, po tym, co mówi, co, co z ust wychodzi. Mówi Jezus. Co z ust wychodzi, pochodzi z serca, tak? I to kala człowieka. To, co z ust wychodzi, z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Z obfitości serca mówią usta. A więc serce, które jest źródłem naszej mowy, naszego działania, mogę widzieć po tym w jakiś sposób, co mówię, jak się wyrażam. Mogę, mogę, nie muszę. Jeśli tylko sam badam siebie i pozwalam Bogu siebie badać, to Bóg pozwoli mi zobaczyć, czy to, co wychodzi z moich ust. Ktoś mi mówi, no, ale ja, pastorze, nie przeklinam. No, to byłoby źle, gdybyś jeszcze przeklinał, nie? Gdybyśmy przeklinali. Dobrze, że nie. Ale co wychodzi z moich ust? Jakie słowa wychodzą? Co tam jest? Czy, czy są to rzeczy, które będą błogosławieństwem, zbudowaniem, zachętą, czy zupełnie czymś innym? Bo o jednym i drugim myślę trzeba powiedzieć. Dobry człowiek. Mówi Pan Jezus, wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. I wyraźnie w tym kontekście, że z obfitości serca i mówiąc o skarbcu, możemy powiedzieć, że Jezus uczy nas, że nasze serca są takim skarbcem, w którym gromadzimy rzeczy. I oby to były cenne rzeczy, dobre rzeczy, od Boga rzeczy. Że kiedy otwieramy ten skarbiec, to jest to błogosławieństwem. Czy poprzez naszą mowę, czy poprzez nasze działanie, poprzez nasze usługiwanie, to przynosi życie i błogosławieństwo. Tak więc stan naszych serc zdradza nasza mowa, nasza postawa, nasze zachowanie. Dlatego Słowo Boże wzywa nas, abym pilnował swojego serca. Salomon mówi: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Czyli moje serce jest centrum mojej i Twojej istoty. Z niego i w nim gromadzone są różne rzeczy. Z niego płynie Boże życie i poprzez moje serce to życie może, być, może się objawiać. Bóg doskonale zna nasze serca. Tutaj takie mamy słowo z listu do Hebrajczyków, które I, i tutaj myślę, że jeżeli tylko pozwalamy Bogu, Bożemu Słowu, działać, to to będzie dla nas z korzyścią. Czytamy tak w liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale. Bo słowo Boże, Wierz 12. Jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obdarzone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A więc... Kiedy Bóg do nas przemawia i on jako słowo przenika Twoją i moją istotę, to mamy, mam, powinniśmy mieć tą świadomość, że On doskonale wie, zna wszystko, tu jest mowa, On doskonale jest w stanie rozpoznać nasze, osądzić zamiary i myśli serca, to jacy naprawdę w środku jesteśmy i czym się kierujemy. Nie ma stworzenia, które by się mogło przed nim ukryć. Wszystko jest obnażone, wszystko jest odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Nasze serca, nawet człowieka odrodzonego. Dlatego mamy strzec swoich serc. Nasze serca mogą nas oszukiwać. Słowo Boże mówi, że. Że najbardziej przewrotne jest serce człowieka. Ja mówię, Boże, jeżeli ja mam nowe serce, ale dlatego mam strzec swojego serca, pilnować, aby ono nie stało się znowu takim. Bo jeżeli ten miecz słowa przenika, jeżeli on jest Bóg osądza, to znaczy, że jeśli ty i ja poddajemy się, czy pozwalamy Słowu Bożemu dotykać przemawiać do, do Ciebie i do mnie, to będę w stanie zobaczyć stan mojego serca. Bo to Słowo Boże dokona sądu, rozsądzi, jakim jestem tam wewnątrz, w głębi mojej istoty, w moim, w moim sercu. Apostoł Piotr nie znał siebie. Zresztą ja myślę tak, że nikt z nas do końca siebie nie zna coś poznajemy z siebie, ale dopiero sytuacje, dopiero doświadczenia czy próbę, którą Bóg, w której Bóg nas stawia, nagle ujawniają się zamysły naszych serc, stan naszych serc. Piotr mówi tak, kiedy Jezus mówi: zostanie wydany i będzie zabity. Pamiętacie, co Piotr mówi: Panie, Jestem gotów iść z Tobą do więzienia i nawet na śmierć. Takie pobożne życzenie. Z jednej strony dobre wyznanie. A Jezus mówi do niego: Piotrze, jeszcze tej nocy trzykroć się mnie zaprzesz. Zobaczcie, jak serce potrafi nas zwodzić. Mamy takie dobre myślenie o sobie, ale dopiero sytuacja, i dzięki Bogu, że są sytuacje, że On dopuszcza no do sytuacji, czasami diabeł nas w taki sposób podchodzi że i Bóg na to pozwoli, żeby ujawniło się, ujawnił się stan naszego serca. To jak naprawdę myślimy, jakie mamy wartości, co jest dla nas ważne. Panie, nigdy się ciebie nie zaprę. Jestem gotów życie położyć. Piotr nawet nie wiedział. Mówiłem niedawno o tym, że nawet nie zdajemy sobie często sprawy, jak we, wielka duchowa walka o nasze życie się toczy. Czasami czuwamy, a czasami nie, bo ktoś inny się modli. Dobrze, że dzięki Bogu, że Jezus też wstawia się za nami nieustannie i Duch Święty jest z nami tutaj. Ale Piotr nie wiedział. Pan Jezus mu powiedział w pewnym momencie: Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać, tak? A ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Piotr tego kompletnie nie rozumiał. Jezus toczył walkę o wiarę i o życie Piotra. On był kompletnie nieświadomy tego. A później, kiedy mówi Jezus o śmierci, mówi: Ja jestem gotów oddać życie. Drodzy. Słowo Boże jakby nam uzmysławia, uczy nas pokory, takiego właściwego myślenia o sobie z umiarem. Czasem mamy takie wielkie wyobrażenie, kim my to nie jesteśmy. Znaczy, w Chrystusie to ja chcę wyznawać, kim jestem, ale rozumiecie o co chodzi? Wydaje nam się, że jesteśmy już naprawdę w takim miejscu, tak już. Wspaniali, bogaci i, i, i tak jak słyszeliśmy zbór w Laodycei. Zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. A Pan mówi, nie wiesz, że jesteś biedny, goły, ślepy. Dlaczego o tym mówię? Aby pobudzić nas, nasze serca, nasze myślenie, abyśmy pozwalali Słowu Bożemu, Zwiastowanemu, kiedy czytasz, abyśmy pozwalali temu słowu przenikać nas tam do głębi, abyśmy modlili się, czytając Boże Słowo: Boże, objawiaj mi, przemawiaj do mnie, niech to słowo z całą mocą mnie dotyka. Jeśli trzeba, niech ono mnie karci, oczyszcza, bo po to przecież jest posłane, dla mojego dobra. A więc Piotr zarzeka się. Wiecie, Piotr zaklina się, kiedy trzy razy, ty byłeś z nim, ja cię widziałam. On zaklina się dosłownie. Nigdy tego człowieka nie widziałem. Nigdy. I ujawniło się serce. Dzięki Bogu Piotr pokutował. Bardzo pokutował. I dana mu była łaska, i Bóg mu przebaczył. I później Piotr rzeczywiście był gotów oddać życie, ale wtedy nie był gotów. Bóg go oszlifował. Sytuacja, ten ogień próby, który przyszedł na niego, pokazał, kim on naprawdę jest w tym momencie, jak wygląda jego serce. Podstępne jest serce. Bardziej niż wszystko inne, ja pan zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według postępowania, według owocu jego uczynków. Pan zgłębia serce człowieka, twoje i moje. I mogę powiedzieć, panie, czyń to z całą swoją mocą, z całą swoją miłością, bo wiem, że kiedy pan. Zgłębia, bada, doświadcza ma jeden cel aby nas przygotować, aby nas oczyścić, aby sprawić, żeby rzeczywiście nasze serca były szczere, prawe, właściwe przed Jego oblicze. Podstępne są nasze serca. Piotr nie był świadomy. Ale później nauczył się jednej ważnej lekcji: nie polegać na sobie, nie budować na sobie, ale wiedział, że jest zależny od Pana, a on jakżeż jako człowiek zawodzi i może zawieść. Bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa. Wiecie, ja myślę, że bogaty młodzieniec miał pewne, pełne podstawy, żeby dobrze o sobie myśleć. Co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus mówi: Zachowuj przykazania. Jakie? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Panie, od młodości to przestrzegam. Wiecie, to było, myślę, na, na Panu Jezusie to zrobiło wrażenie, bo popatrzył na Niego z taką miłością. Tak tam jest napisane. Zrobiło to wrażenie. Ale on nie znał swojego serca. On myślał, wszystko w moim życiu już jest załatwione, jest uporządkowane. Nie wiedział, że tam jednak są rzeczy, które niesamowicie zatrzymują go przed odziedziczeniem żywota wiecznego. Jezus wtedy, wiecie, to jest to słowo jak miecz, kładzie palec dokładnie w tym miejscu: Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj u Bogi. I ten młodzieniec nagle nie jest gotów iść za Jezusem. Nie jest gotów stracić wszystko dla Jezusa. On tak bardzo chciał Bogu się podobać, wszystkie przykazania zachowywał, ale w tym momencie nie wiedział, że cały czas jego życie trzymane jest przez miłość do bogactwa. Idź i to sprzedaj. Idź i naśladuj mnie. Co może być piękniejszego od tego, jak pójście za Jezusem, być z nim, służyć mu, należeć do niego? I tam jest napisane, że i zasmucił się ten młodzieniec, bo Pan ujawnił stan jego serca, tą głęboką, ukrytą przed nim prawdę, że więcej dla niego znaczy bogactwo niż Jezus, niż życie wieczne. A wydawałoby się zupełnie inaczej, bo przecież on wszystkiego tak mu się wydawało przestrzegał, aby mieć życie wieczne. Serce skrywa tam w, głębno, w głębi nas, my skrywamy prawdziwe wartości, skrywamy to, co tak naprawdę dla nas jest najważniejsze. Nie mówimy tego głośno. Często jest to nieuświadomione tak jak w życiu tego młodzieńca, czy w życiu Piotra. Dopiero sytuacja, dopiero miecz słowa, który przychodzi. Kto straci swoje życie, dla mnie znajdzie je, mówi Jezus. Ale kto chce Kto nie straci, kto chce je zachować, utraci je na wieki. To jest jak miecz. Albo jestem gotów wszystko oddać i stracić dla Jezusa. I mieć życie wieczne. Albo nie. Pamiętam, jak świadczyłem mojemu koledze jeszcze w techniku. Mówiłem mu o Jezusie. I doszedłem do takiego punktu. Później sobie myślałem, czy ja dobrze zrobiłem, ale to jest bardzo ewangeliczny punkt. Możesz, musisz stracić swoje życie dla niego. Wiecie, to był moment, w którym on zrozumiał, że za dużo by stracił. Według niego. I zupełnie odsunął się od Ewangelii. A więc, co ma dla mnie największe? Zwróćcie uwagę, jeżeli coś dla ciebie i dla mnie jest istotne i ważne, ja temu poświęcę czas, pieniądze, możliwości. Prawda? Jeżeli coś jest naprawdę dla mnie ważne, jestem gotów wiele wycierpieć, wiele poświęcić, bo dla mnie to jest ważne. I sytuacje pokazują, czy rzeczywiście Jezus jest dla ciebie najważniejszy, dla mnie? Czy Jego słowo, Jego prawdy są najważniejsze? Czy ja, chociaż wszyscy wokół będą inaczej robić, inaczej mówić, ale ja. Tak nie będę, bo słowo Pana właśnie to i to mówi. Ja chcę się podobać Bogu. Panie, badaj moje serce. Dziękuję Ci, Boże, za sytuacje, w których się znajduję, w wydarzenia, które nagle spadają i, i, i w sposób spontaniczny wychodzi to kim jestem. Cokolwiek czynicie. Pamiętacie, co dalej jest napisane? Co dalej, Filip? Cokolwiek czynicie z duszy czyńcie jak dla Pana. Możemy to słowo dusza zastąpić słowem serce. Cokolwiek czynicie z serca czyńcie całym sobą tak jak dla Pana. I wtedy poznajemy że rzeczywiście miłujemy Pana. On jest najważniejszy dla nas. I działam, i żyję, i mówię, i robię, i postępuję dla Niego, aby Jemu się podobać. Wiedząc, tak jak dla Pana, nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, bez względu na osobę. Bez względu. Kiedy patrzę na inną, inne osoby, gdzie ujawnione jest serce, mam takie, jakoś przyszły do, mojego, do moich myśli, dla mnie ja podziwiam tą ubogą wdowę. Pamiętacie, Jezus siedzi przy skarbcu, czy tam, gdzie wrzucają ofiary, i wdowa, która wrzuca swój grosz. Jezus to ogląda i widzi też tych bardzo bogatych, którzy dużo wrzucają. I znowu, jeśli to się łączy z tym pierwszym listem do Koryntan. Ktoś może, bo ma dużo, dużo rzuca, ale jeszcze więcej zostaje. Mówi tam wyraźnie, oni dają z tego nadmiaru, nie? Ale ta kobieta dała wszystko, co miała. To jest serce. To jest serce, drodzy. Nie wiem, ja pamiętam, jak do mnie przyszły osoby. Robiliśmy festiwal dobrej nowiny w Ustroniu. I przynajmniej ja miałem taką tendencję i taką, taką praktykę. Przychodzi małżeństwo i wyciąga pokaźną sumę pieniędzy, i mówią, pastorze, to jest na ten festiwal. Ale ja mówię, ale ja nie mogę tyle pieniędzy od was przyjąć. Przecież Wy macie potrzeby i tak dalej. Czy Wy dobrze, żeście to przemyśleli? My doskonale to przemyśleliśmy. To właśnie jest na ten cel. I ja to rozumiem. Jeżeli ktoś wie, prawda? Jeżeli on, on wie, jest wewnątrz przekonany, to nie jest na zasadzie jakiejś, jakiejś tam jak, chwili, prawda? Jakiegoś uniesienia, to jest przemyślano i nie, to jest. I ta kobieta daje to jest serce. Serce. Ona nie kalkuluje. Jeżeli. Ja nie wiem, czy rozmyślałeś się na tą historią, ale ja bym chyba. Nie wiem, Jezus patrzył, Jezus mówi: super. To mi się podoba. Bo ja bym może podszedł wziął. nie rób tego. Nie rób. Ona, nie, ona to dała. Jezus ją pochwali. Mówi, ona dała więcej, bo ona, ona już nic więcej nie ma. Jednego jestem pewien, drodzy. Jednego jestem pewien. Bóg jest Ojcem. Kogo? Wdów i siero. Jednego jestem pewien, ten, który patrzy na serce, widzi, że ona daje z serca to, co ma, nic więcej nie ma, ale chce uhonorować Boga, przyszła do jego świątyni, chce, żeby Bóg był uwielbiony, daje to, co ma. Jestem głęboko przekonany. Tak jak w sarepcie ta wdowa, tak o nią Bóg się zatroszył w swój sposób. Jestem przekonany. Bo Bóg dotrzymuje swoich obietnic i słowa. Amen. Dotrzymuje. Mówi wypróbujcie mnie także w tym względzie. I zobaczycie, czy wam nie otworzy okien niebieskich. Ja wierzę, że ona dawała to z radością. Tak jak to małżeństwo. Z wolnym sercem. A też wierzę, że ten, który bada serca, widział to wszystko i ją uhonorował. Zatroszczył się o nią. Inną osobą jest Maria, siostra Łazarza. Kiedy Jezus przychodzi do domu, pamiętacie, ona bierze ten flakon perfum, rozbija i wylewa na głowę Jezusa 300 denarów, wartość. Dosłownie prawie cały rok pracy. Jeden denar to była zapłata za jeden dzień pracy. 300 denarów. Ona. Jeden ewangelista mówi, że wszyscy byli poruszeni, apostołowie, i wzburzeni jak to, tak drogie i tutaj. Inne ewangelie kładą nacisk na tego jednego, który sam oszukiwał i okradał. Nie można byłoby tego sprzedać i rozdać ubogim, i tak dalej. A co Jezus powiedział? Zostawcie ją. Ona to zrobiła z miłości na dzień mojego pogrzebu namaściła moje ciało. Wiecie, to jest niesamowite. Kiedy serce jest obnażone i nagle pokazuje, że ta osoba, ona, ona jest gotowa poświęcić tak wiele. Ona, on, tam nie ma, że ona żałowała cokolwiek nie. Ona to zrobiła z miłości do Jezusa, oddała to, co miała. Serce. Pełne miłości do Pana, nie patrzące na koszty, aby Pan był uwielbiony. I to w różnych dziedzinach, w różnych aspektach naszego życia. Poświęcamy swój czas, swoje środki, swoją energię. Ale Pan patrzy na serce, a ja i ty do końca nie znamy swoich serc. I Pan przychodzi i różny, przez różne sytuacje, przez słowo i przez różne sytuacje. Jest obnażone, objawiony stan Twojego i mojego serca. Po co? Żebym spotkał się z gniewem, sądem Bożym? Nie. Po to dlatego, że On mnie kocha. On, on to celowo robi, aby mi pomóc wyjść do zupełnej wolności i zwycięstwa. Po, w każdej dziedzinie. Ale serce, tak jak powiedziałem, nawet to odrodzone serce może zostać zepsute. Pamiętacie, Ezechiel Jeremiasz mówi, dam wam nowe serca. Prawa moje wypiszę na waszych sercach. I tak jest. Kiedy rodzisz się na nowo, masz nowe serce, na którym jest Boże Prawo wypisane. Już nie na tablicach kamiennych. Ty jesteś wewnętrznie pouczony, co Bogu się podoba, co nie. To Prawo jest w nas. Ale nawet to serce odrodzone, jeśli nie strzegę swojego serca, nie pilnuję swojego serca, może zostać zepsute. Może zostać, jak mówi nam list do Hebrajczyków, baczcie, trzeci rozdział, wiersz 12, baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z Was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. On to mówi do wierzących, do odrodzonych ludzi. Więcej ten list pokazuje nam, że to byli też ludzie, którzy byli napełnieni duchem świętym. Dlatego mówi: Badaj, pilność, szczerze. I nie zamykaj, w żadnym momencie naszego biegu wiary nie zamykajmy naszych serc na Słowo Pana, które przemawia, którym On przemawia do nas. Więc dalej, staliśmy się bowiem współczesnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się opowiada, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I on mówi później, jak podczas buntu, kiedy dochodziło was słowo, a lud Izraela zamiast zareagować pozytywnie, narzekał, okazywał niezadowolenie Bogu, niewiarę, bunt i polegli. Tak więc jestem Ostrzeżony. Słowo Boże ostrzega też nas, Boże dzieci, abyśmy dbali o swoje serce, o Jego wrażliwość, o Jego czułość na Boży głos, na Boże Słowo. Bo, wiecie, jest taka tendencja, że my się przyzwyczajamy do Bożego Słowa. Ja już to znam, to już wiem, to już słyszałem. Tylko, że nie o to w tym wszystkim chodzi. To dobrze, że wiem, że słyszałem, po to powinienem poznawać, żebym wiedział, słyszał i postępował i działał według słowa. Bo jeśli zatrzymam się tylko, że to już wiem, a nie pozwolę Słowu Bożemu to jest tak jak w winnicy Jezus mówi: Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście, ojciec mój jest winogrodnikiem, i co on robi? oczyszcza, tak, te winorośle, oczyszcza. Tam jest zapisane, że on bierze odcina i odrzuca to, co zatrzymuje życie, czy absorbuje to życie, które płynie z Chrystusa, przeszkadza, blokuje. Ojciec to odcina. Tak więc bo... chcę pozwolić Panu. Chcę kiedy przeżywam różne sytuacje, zapytać Panie, dlaczego, o co chodzi, czego chcesz mnie nauczyć, co jest nie tak. Albo kiedy przez różne sytuacje Bóg mówi, niewłaściwie zareagowałeś. Bądźmy tymi, którzy pilnując swojego serca mówią, Panie, odetnij to, pomóż mi, uporać się z tym. Ten kontekst o zatwardziałości serca wyraźnie pokazuje, że to jest ta zatwardziałość przychodzi z powodu braku właściwej reakcji na słowo, braku posłuszeństwa słowu. Braku tego, że słowo mówi jedno, ale ja i tak tego nie zmienię i będę żył inaczej. Pan bada nas. Dobre serce reaguje posłuszeństwem na słowo Pana. Jest wrażliwe, jest poddane, miękkie, bym tak powiedział, wobec słowa Pana. Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan. Czasami jest tak, że wydaje nam się, wszystko gra, przecież dobrze robię. Ale... Najlepiej byłoby, żeby to przeszło przez tą próbę słowa, czy to jest zgodne, czy to jest tak, jak mówi słowo. Ja Pan zgłębiam serca, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. I tutaj jest to, co Bóg uczył, czego Bóg uczył Izraela na pustyni. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni. Aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Poznaj wtedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego Syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc drogami i okazując Mu zbożną cześć. A więc te próby, te wszystkie sytuacje, Bóg mówi, to wszystko było po to, abyś mógł poznać swoje serce. I abyście zrozumieli, że jeśli nie będziecie się karmić i żyć słowem Pana, to nie osiągniecie celu. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego Syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc drogami i okazując Mu zbożną cześć. Pan chce sprawdzić, co jest w ich sercach, nie dlatego, że On nie wie, jacy jesteśmy. On doskonale nas zna, ale chce, żebyśmy my zobaczyli, jacy jesteśmy. Co powinno się zmienić w naszym życiu? A więc, co wymaga przemiany, oczyszczenia, naprawy, błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. O Boże, daj nam takie doświadczenia i przeżycia, abym mógł zobaczyć, abym mógł zmienić wszystko to, co się Tobie nie podoba. A więc, Bóg pracuje. Poprzez swoje słowo nad naszym życiem, poprzez różne okoliczności i sytuacje, pracuje nad Twoim i moim sercem. Dlatego też jest takie wezwanie: Synu mój, daj mi Twoje serce. Daj mi całego siebie, bez reszty. Nie wiem jak Wy, ale ja sam czasami odkrywam, że coś bym chciał zostawić dla siebie. Chciałbym, żeby Bóg mówił całe, wszystko oddaj. Będziesz miłował Pana Boga jak? Całym swoim sercem, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił i myśli. A więc nie obruszajmy się, gdy Pan bada nasze serca, poddając nas próbie poprzez różne sytuacje, trudności, dlatego, że On przygotowuje Ciebie i mnie tu, teraz, i na wieczność, abyśmy z Nim byli na wieki. Jemu niech będzie chwała. Amen.